Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym będziemy kontynuowali przygotowanie duchowe na zrozumienie proroctw Księgi Daniela i Księgi Apokalipsy Świętego Jana. W dniu dzisiejszym będziemy rozważali 7 rozdział Księgi Daniela oraz wszelkiego rodzaju lekcje i nauki duchowe, które wypływają ze zrozumienia tego 7 rozdziału. W tym 7 rozdziale mamy przedstawioną historię świata troszeczkę z innego punktu widzenia niż w 2 rozdziale, kiedy w 2 rozdziale Księgi Daniela jest opisany sen króla Nabuchodonozora, władcy babilońskiego, któremu śnił się wielki posąg. Była to symboliczna wizja historii całego świata i końca historii ludzkości, kiedy to kamień, czyli przyjście Królestwa Bożego, druzgocze wszystkie państwa świata i następuje wieczne trwanie wiekuistego Królestwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak jak w 2 rozdziale mamy opisaną historię polityczną świata z uwagi na to, że króla Nabuchodonozora istniało, ciekawiło tylko i wyłącznie, jak będą toczyły się losy historii tego świata, lecz prorok Daniel był zainteresowany historią świata z punktu widzenia duchowego, z punktu widzenia ludu Bożego, wybranych Bożych, którzy są częścią historii świata. Mamy tutaj opisany sen Daniela proroka, któremu śniło się potężne morze i z tego morza wyłaniają się 4 zwierzęta. W innych tłumaczeniach jest opisane 4 bestie. Wyłaniają się 4 różne zwierzęta, 4 różne bestie, które są odpowiednikiem tych części z posągu z 2 rozdziału króla Nabuchodonozora. Lecz ostatnia bestia, czyli ostatnie zwierzę, przykuwa niesamowitą uwagę proroka Daniela z uwagi na to, że mamy tam niesamowitą walkę z Bogiem, z wybranymi Bożymi, o których tutaj ten rozdział mówi, święci Najwyższego, walkę z wybranymi Bożymi. 4, ostatnie zwierzę było nadzwyczaj groźne, miało potężne zęby żelazne, miażdżyło, niszczyło wszystko i na głowie tej bestii było 10 rogów. Te 10 rogów było i spośród tych 10 rogów wyrasta jeden mały róg, który wyłamuje 3 inne rogi. Rogi to oczywiście są królowie, którzy to są państwa, władcy reprezentujący różne państwa polityczne. I szczególnie właśnie jest zainteresowanie małym rogiem. Dlaczego tak wielkie jest zainteresowane? Z uwagi na to, że władza małego rogu będzie istniała aż do samego końca historii świata. Dopiero sąd ostateczny doprowadzi do odebrania władzy małemu rogowi. Ten mały róg będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie toczył wojnę ze świętymi i przemógł ich. Wielka
wielka batalia będzie się toczyła z ludem Bożym. Otwórzmy księgę do Efezjan, list do Efezjan, 6 rozdział, od 10 wiersza do 13. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonać wszystkiego i ostać się. Wielki bój, wielka walka toczy się małego rogu z wybranymi Bożymi. Tak jak tym rogiem, jednym z rogów, ale poprzednich, był król Nabuchodonozor, jako król był tym rogiem, on toczył walkę ze świętymi najwyższymi w czasie swojego panowania, z ludem izraelskim, pokonał go, uwięził go. Tak samo w czasach nowożytnych, w których my obecnie żyjemy, mały róg jest sukcesorem Babilonu, jest to tak zwany Babilon duchowy, który będzie toczył aż do samego końca historii świata walkę z wybranymi Bożymi. Przeczytajmy z księgi Objawienia, 16 rozdział, 17 rozdział, a 5 wiersz. A na czole jej napisane było imię o tajemniczym znaczeniu. Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Wielki Babilon w postaci małego rogu toczy walkę ze świętymi najwyższego, z wybranymi Bożymi. Władza będzie mu dopiero odebrana przy przyjściu Jezusa Chrystusa. Czy wybrani Boży, którzy tak jak Daniel i jego towarzysze spełniają Boże przykazania, wierzą w Boga, Jemu oddają pokłon, czy w walkach ich nie jest tą walką bezsensowną, czy skazaną na porażkę? Tak jak w księdze Daniela, 7 rozdziale, widzimy obraz czterech potęg w postaci czterech różnych zwierząt, które są tak straszne w swojej potędze, że niszczą wszystko, co stoi im na przeszkodzie, lecz jest o wiele potężniejsza moc, która jest w stanie pokonać ich, które jest w stanie zwyciężyć ich. Mamy to opisane w Księdze Objawienia świętego Jana, 4 i 5 wierszu. Jest to jedne z piękniejszych wersetów Pisma Świętego, pokazujący wizję nieba, wizję baranka. Kiedy Jan widzi tą wspaniałą wizję, czuje też, że pozycja ludu Bożego, wybranych Bożych w obecnych czasach chrześcijan jest stracona, lecz jeden ze starców, 5 rozdział, 5 wiersz, jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać 7 pieczęci. I widziałem pośrodku między tronami a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. Baranek. Baranek, który jest w stanie zwyciężyć wszelkie potęgi ziemskie, wszelkie władze.
Jedynie baranek jest w stanie pokonać wielki Babilon. Otwórzmy jeszcze kolejne pocieszające wersety z 12 rozdziału, 11 wiersz. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowa świadectwa swojego i nie umiłowali życia swego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkajcie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż stąpił do was diabeł pałający gniewem wielkim, bo wie, iż czas ma niewielki. Bestia, potęga, która otrzymała władzę od szatana, współczesny Babilon, toczy zażartą walkę, śmiertelną walkę z wybranymi Bożymi. Możemy tylko i wyłącznie pokonać tą potężną moc, potężne królestwo, potężne państwo, potężną władzę, jeżeli zrobimy to, co jest w tym 11 wierszu. Zwyciężymy przez krew baranka i przez słowa świadectwa swojego i nieumiłowanie życia swojego, raczej śmierć. Kiedy czytaliśmy w 3 rozdziale Księgi Daniela wspaniałą postawę 3 młodzieńców, którzy zwyciężyli swoją zdecydowaną postawą. Wydali wspaniałe świadectwo, że wolą zginąć, niż oddać pokłon temu posągowi. Szatan doprowadza do tego, że ludzie oddają pokłon współczesnemu duchowemu Babilonowi i dano tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłon posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Oni też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubocy, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swoje prawe ręce albo na swoją czoła. Mamy w Piśmie Świętym potężne zderzenie między dwoma potęgami. Potęgami, które otrzymały władzę od szatana, to co było na pustyni, to co chciał szatan od Chrystusa, aby Chrystus mu się pokłonił, a dał mu wszelką władzę. Pewna grupa ludzi oddała pokłon szatanowi. Pewna grupa chrześcijan, wyznawców Chrystusa, wolała czcić szatana niż Boga. Oddali mu pokłon. Oddali pokłon szatanowi. I szatan swoją władzę, swoją moc dał tej grupie ludzi w ten do tego aż doszło, że prawie cała ziemia szła w podziwie za tą potężną mocą. Przeczytajmy sobie uważnie Księgę Daniela, Księgę Apokalipsy i niech Pan Bóg nam otworzy oczy na zrozumienie tej sytuacji. Zawsze będziemy stali pośrodku. W którą stronę chcesz się skierować? Czy chcesz się skierować w stronę baranka, który da ci życie wieczne, omyje cię swoją krwią drogocenną, poprowadzi cię do Królestwa Niebieskiego? Czy chcesz stanąć po stronie Babilonu? Po stronie Babilonu, czyli po stronie szatana. Trzeciej opcji nie ma. Albo klękasz, oddajesz pokłon posągowi, albo oddajesz pokłon Chrystusowi. Nie ma czegoś pośredniego w życiu chrześcijańskim. Nawet jeżeli tak uważasz. Zawsze w którąś stronę
skłaniasz się. Dlatego też potęga babilońska, która w sposób zdecydowany dąży do podporządkowania sobie różnego rodzaju sposobami ziemi, mieszkańców, dąży do tego, aby mieszkańcy oddawali mu pokłon. Jest potęgą diabelską, to jest szatańska potęga. Bóg chce, abyś jemu oddawał cześć i pokłon. I dlatego Bóg apeluje w 14 rozdziale Apokalipsy, w wizji trzech aniołów: bój się Boga i oddaj Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddaj pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Nie bój się tej bestii, która jest współczesnym Babilonem, która jest przeciwko Bogu. To jest oczywiście potęga chrześcijańska. To nie jest jakiś ateizm. To są potęga, która w sposób religijny będzie zmuszała ludzi do łamania przykazań Bożych i czczenia ich przykazań. To jest religia szatana. To jest zwodzenie ludzi. I Bóg mówi: bój się Boga i oddaj Mu chwałę. Nadejdzie godzina sądu. Tak jak w starożytnym Babilonie przyszła godzina, kiedy ten palec pisał po ścianie, to była ostatnia noc z Babilonu. Tak samo i każdy z nas przejdzie to wszystko samo. Już jest czas zdecydowania się. Tak więc apeluję, abyś modlił się, tak jak prorok Daniel. Prosił Boga, aby otworzył twoje oczy, aby otworzył twój słuch, abyś widział i słyszał, co Duch Święty przemawia przez karty Pisma Świętego. Można to zrozumieć. To nie jest wiedza tylko i wyłącznie dla wybranych ludzi. Bóg powołuje prostych ludzi, którzy mogą w sposób prosty zrozumieć boskie Pismo Święte, boskie Słowo. Dlatego też, wracając do Księgi Daniela, tych potężnych mocy walczących o władzę nad światem, o władzę nad ludźmi, możemy być zdecydowanie pewni tego, że zwycięstwo jest po stronie Boga. Bóg, do Boga nastanie, należy ostatnie słowo. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będzie przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane. I to jest właśnie największa lekcja duchowa z tego siódmego rozdziału. Będzie przekazane ludowi świętych Najwyższego. Święci Najwyższego. Władza będzie przekazana świętym Najwyższego. Święci Najwyższego. Bądźcie świętymi, jako i ja jestem święty. Bóg ma swoich świętych na tej ziemi, świętych. Bóg wie jedynie, którzy oni są i spełniają ściśle określone warunki. Człowiek nie ma prawa określać, kto jest święty i kto nie, tym bardziej po jego śmierci. To jest coś przeciwne Pismu Świętemu. W Piśmie Świętym są konkretne warunki, które trzeba spełnić, aby należeć do ludu świętego.
Najwyższego, do ludu Bożego. Tu toczy się walka o wieczność, o wieczne przetrwanie. Jeżeli przegramy tę walkę, to będzie wieczne unicestwienie. Stracimy niesamowicie dużo. Chrystus mówi, że będą wielkie zwiedzenia. I potęga przeciwna Bogu doprowadza do tych zwiedzeń. Wielu szeroka droga jest i wąska droga jest. Tak więc zalecam dokładne czytanie 7 rozdziału Księgi Daniela, następnie 4 i 5 rozdziału Apokalipsy świętego Jana z punktu widzenia dwóch zwalczających się stron. Jedna strona baranek Boży, a druga strona szatan. Baranek Boży, który reprezentuje Jezusa Chrystusa, oraz szatan, którego reprezentantem jest on wielki Babilon. W obecnym czasie jest to mały róg, wielki Babilon. Dlatego też wybierzmy dobrą stronę. Wszystko mamy zapisane. Decyzja może być dobra, albo może być zła. Ale ta decyzja będzie decydowała o wiecznym przeznaczeniu naszym. Tak więc dziękuję i do usłyszenia.